Witam Was serdecznie, kochani, na kanale Kasia Tarot. To będzie czytanie na energię dnia. Rozłożymy karty. Zaczynamy najpierw od Lenormanda, a później rzucę tarotem. Także zobaczmy, co nam Lenormand chce powiedzieć na dzisiaj. Dzisiaj jest 27 sierpień, wtorek. Tutaj nawet słońce wyszło w Anglii. Zobaczmy, co nam ten wtorek dzisiaj przyniesie. Mamy mężczyznę, ważny mężczyzna. Wiadomości, ktoś tu pędzi w naszym kierunku. O, idą wiadomości od mężczyzny albo do mężczyzny. Zależy, kto mnie ogląda. Jeżeli jesteście mężczyznami, to pędzi do Was jakaś ważna wiadomość. Jakieś może, nie wiem o jakiej tematyce, ale zdecydowanie wiadomości i to szybko. No zobaczmy, co nam tarot chce powiedzieć. Mamy słońce. Mamy wisielca. I mamy sześć mieczy. Może, kochani, zaczynamy. Mamy mężczyznę. Także mężczyzna symbolizuje głównego męskiego bohatera dzisiaj. To jest nasz bohater dnia, który może być albo wami, albo jakąś ważną osobą w waszym życiu. Także dzisiaj męska energia będzie miała istotne znaczenie. Może to być ktoś, kto ma wpływ na wasze sprawy, albo wy sami, jeżeli jesteście mężczyznami. Do tego mamy jeźdźca. Jeździec to jest karta ruchu, to jest karta wiadomości, to są nowe informacje. Może oznaczać, że otrzymacie dzisiaj jakąś ważną wiadomość lub wiadomości i to list mi potwierdza również, że tu są jakieś wiadomości, idą w waszym kierunku. One przyniosą wam jakieś nowe możliwości, coś na co czekaliście i jeździec również sugeruje szybki rozwój sytuacji, więc dzień może być bardzo taki dynamiczny. No i list, która jest kartą komunikacji, dokumentów, wiadomości pisemnych i w połączeniu z tym miejscem ten dzień może przynieść wam jakieś konkretne wiadomości, jakieś dokumenty, jakąś korespondencję, które będą miały istotny wpływ na wasze plany, na waszą sytuację i tak dalej. Dlatego mamy piękne słońce i słońce to jest sukces, radość, jasność. I jeżeli chodzi o dzisiejszą energię, to także tutaj będą jakieś pozytywne rezultaty, dużo optymizmu, szczęśliwe jakieś zakończenia. Słońce rozjaśnia każdą sytuację, co sugeruje, że dzisiejsze wydarzenia mogą przynieść tylko i wyłącznie pozytywne rozwiązania, jasność w kwestiach, które były wcześniej może niejasne. Jedyną taką powolną kartą mamy wisielca. I może tutaj będzie jakiś moment w ciągu dnia, że będziecie musieli się zatrzymać, przemyśleć coś. Może te wiadomości, bo te wiadomości dla mnie idą szybko. Może on od mężczyzny, coś związane z mężczyzną, coś tu pędzi szybko w waszym kierunku. Natomiast wy sami będziecie musieli trochę zwolnić, tak mi się wydaje. Tutaj będzie coś, co będziecie musieli przemyśleć. Będziecie musieli odłożyć jakieś może inne działania. I wisielec również może sugerować taką potrzebę zaakceptowania tego chwilowego braku ruchu, aby zyskać ogólnie nową perspektywę. Do tego mamy sześć mieczy i sześć mieczy to jest następna karta ruchu. Ona nie jest aż tak szybka, ale to jest karta przejścia, przechodzenia z jednego miejsca do drugiego. Mówię, jeżeli chodzi metaforycznie, ale to jest opuszczanie trudnych wód, trudnych sytuacji i przemieszczanie się na te spokojniejsze wody. Także w kontekście dnia wy możecie podjąć jakieś decyzje o zmianie lub będziecie poszukiwać lepszego rozwiązania w jakiejś, jeżeli chodzi o jakąś sytuację, ale musicie najpierw to przemyśleć. Wszystko będzie ładnie, pięknie, szczęśliwie, bo mamy słońce, ale tutaj jest jakiś pozytywny ruch naprzód. Nawet jeśli wiąże się to z koniecznością opuszczenia pewnych rzeczy za sobą. O tym mówi sześć mieczy. Także podsumowując dzisiejszą energię dnia, ten dzień będzie przyniesie wam coś dynamicznego. Dynamiczną energię komunikacji i wiadomości. Mężczyzna będzie ważnym elementem tej sytuacji.
Możecie otrzymać wiadomości, które przyniosą Wam nową perspektywę albo zmuszą Was do refleksji. Słońce wskazuje, że niezależnie od wyzwań wynik będzie pozytywny i przyniesie Wam jakąś jasność, sukces. A sześć mieczy sugeruje, że to będzie również czas, taki ruch naprzód, na przejście przez sytuację i kierowanie się ku lepszemu, jakieś lepsze możliwości, jakieś lepsze rozwiązania. Także cały dzień będzie miał potencjał na rozwój i na bardzo pozytywną zmianę. Ale to po wiadomościach, także czekajcie na jakieś tam wiadomości, SMS-y, pisemne listy, cokolwiek. To szybko się dzisiaj wydarzy. A ja Was serdecznie pozdrawiam i życzę Wam miłego wtorku.